proszę Państwa, nasze radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby Lunch, Pół Ekstra, Warszawa, Powiśle, jak widać i słychać, uwielbia takie rozmyte. Most Poniatowskiego, Stadion Narodowy, proszę Państwa, piec moherowy, nie ma świadków Jehowy, nie ma mormonów, nie ma ewangelików, nic nie ma, tylko są moherowi, no, linia mysia. No i teraz trzeba się tylko cieszyć, Bogu dziękować, bo ta Warszawa to skazana była na wielki ateizm, prawda? Gadają, proszę Państwa, bzdury, jak rzadko który, tam na Czerski 8 na 10, czy Żydzi, czy... To są zawsze ateiści, a teraz linia mysia zwyciężyła i tylko cieszyć. Niech chodzą na msze częściej, niech do Panny nikt się sobie modlą częściej. No, a mormonów nie ma, bo nie ma Biblii, bo nie ma księgi Mormona, a prawosławnych nie ma, bo nie ma cerkwi. Nie ma biskupa Jakuba, Świadków Jehowy nie ma, bo sale królestwa są zamknięte, a na szwedzkiej to jak przyjadą z Anglii, Ameryki, Białystok, to będą. Jak na Stadion Legii przyjadą w lipcu, Świadkowie Jehowy to będą, a tak jest tylko Stadion Narodowy. To był bashtem, przyszły papież Baszbora, który prawdopodobnie uzdrawiał, potem powiedzieli, że to nieprawda, że ten Baszbora wcale nie uzdrawiał, a jeszcze to był wcześniej papież, a pierwsi to byli Świadkowie Jehowy. W roku 85, 87 już nie ma Świadków Jehowy w Warszawie, no bo po co by mieli być? Że Warszawa nad Wisłą, system moherowy, piec kaflowy, nie ma Świadków Jehowy. Jest kapelusik, zapraszamy. Kapelusiki można kupić nawet na rondzie Waszyngtona w Warszawie. Radio Concita, Tok FM Euro Concita, Barbie Baby Langstrom Extra. Troszeczkę po angielsku Polakom nie zaszkodzi, bo nigdy się angielskiego nie nauczyła, ani niemieckiego i sami siebie nie rozumieją, proszę Państwa, tyle, że na bazarze się dogadają, sprzedając majtki. To tak. A potem do Ameryki lecą kraść koszulki. A tak to nie rozumieją siebie, bo ten język polski jest chaotyczny. Nie te akcenty, nie to.